Cześć, witajcie w nowym filmie Food Haul, czyli zakupy jedzeniowe. Już 5 lat temu nagrałam pierwszy odcinek tego typu na moim kanale. Bardzo Wam się spodobał i dzisiaj, bardzo nietypowo, ponieważ kupiłam te same produkty co 5 lat temu w tym samym sklepie i zobaczymy, jak wygląda to cenowo. Czy jest drożej, czy taniej? Koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi koniecznie teraz w komentarzu, czy myślicie, czy będzie to faktycznie drożej, a może taniej. Więc zaczynamy i pokażę Wam wszystko oczywiście z cenami. A sklep, w którym zrobiłam te zakupy, to oczywiście Biedronka i zapraszam Was na ten poprzedni food haul sprzed 5 lat. Zobaczcie koniecznie, jak wtedy wyglądałam, czy według Was się zmieniłam. No i wtedy na początku pokazywałam herbaty w piramidkach z biedronkowej firmy i szczerze powiem, że bardzo lubiłam tamte wcześniejsze, ale niestety nie ma już tych samych smaków, ale najważniejsza jest cena. Kupiłam herbatę malinowo-truskawkową i owoce leśne. Jedna taka herbata kosztuje 3,95 i dokładnie ta sama cena była 5 lat temu. Kolejna herbata, którą bardzo lubię niezmiennie, zmieniło się jej tylko opakowanie, a jest to herbata zielona z grejpfrutem i kosztuje ona 2 zł, dokładnie tyle samo co 5 lat temu. Więc póki co, jak widzimy na tych biedronkowych produktach cena nie wzrosła. Pokażę Wam te rzeczy typu mięso, masło, zobaczymy jak tam się będzie to różniło. I tutaj mam pesto, zielone i czerwone, 4,85 bądź 95, więc jak widzicie też jest podobnie. No dobrze, no to czas na makaron. Makaron pełnoziarnisty i również ta sama cena, 2,95. Jestem trochę zdziwiona, bo myślałam, że będzie drożej, ale może, słuchajcie, to jest też tak, że Biedronka trzyma ceny, a inne sklepy nie, więc jeżeli będziecie chcieli, żebym nagrała tego typu film, porównanie sprzed lat cen z innego sklepu, na przykład z Kauflanda lub z Lidla, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu i lecimy dalej. Zaznaczę też, że wszystkie produkty były kupione w cenie regularnej, bez promocji. Nie wiem jak wtedy, ale teraz na pewno tak. 4,29 ręczniki papierowe i słuchajcie, 5 lat temu było trochę drożej, co prawda poniżej 5 zł, ale jest to jednak różnica kilkudziesięciu groszy. Nie wiem, może kupiłam wtedy inne, ciężko stwierdzić, ale jest to nieznaczna różnica póki co. Waciki 2,39, cena identyko. Swoją drogą, jakie waciki najbardziej lubicie? Czy biedronkowe, a może jakieś inne? Koniecznie polećcie mi w komentarzu. W sumie po to są te food haule i w ogóle pokazywanie zakupów, żeby dzielić się polecanymi przez nas produktami, zarówno przeze mnie, jak i przez Was, więc bardzo chętnie z Waszych propozycji korzystam. Co prawda nie jest to jedzeniowo, ale bardzo lubiłam kiedyś płyn micelarny, żel micelarny z Biedronki i teraz bez grosza płyn micelarny kosztuje 7 zł. Kiedyś kosztował 5, nie wiem, może była mniejsza pojemność, ale nie kupiłam tego żelu micelarnego, bo mam dużo różnych żeli, ale cena jest niezmienna ta sama. I teraz czas na coś moim zdaniem bardzo ciekawego, ponieważ będzie to chleb. Starałam się znaleźć jak najbardziej podobny, czyli jakiś taki wieloziarnisty. 3,49 jest to cena z teraz, 5 lat temu 2,69, więc można powiedzieć, że prawie złotówka różnicy. I tak w Biedronce moim zdaniem jest chleb tani, bo jak kupuję jakiś innych marek w innych sklepach, to 5 zł jest to minimum, więc chleb moim zdaniem zdrożał. Konfitura owocowa wiśniowa. Powiem szczerze, że trochę się jej w Biedronce naszukałam, bo dużo jest różnych dżemów, ale polecam Wam w szczególności to, dlatego, że ma fajne, wielkie kawałki wiśni. Rapsoliada, a jej cena to 3,69. Wcześniej było to 3,49, czyli 20 groszy różnicy. Bardzo lubiłam orzeszki kiedyś w stylu M&M'sów. Przyznam szczerze, że dawno ich nie jadłam. To są te biedronkowe. Ich cena to 3,99. Teraz i kiedyś różnica to tylko opakowanie. Moim zdaniem te jest lepsze, bo zobaczcie. Otwieramy i mamy tu zamknięcie jak w woreczku strunowym, więc na pewno nam się to nie wysypie. Słuchajcie, 8,99 M&M'sy, takie chrupiące, a kiedyś ich cena to 7,49, więc mamy tutaj sporą różnicę. A tak swoją drogą to są naprawdę bardzo dobre. Taka ciekawostka teraz, kukurydza w puszce, 1,99 zł, wtedy kosztowała 2,15. Zobaczmy jak różni się cena fasoli. Fasola czerwona w puszce to również 1,99 zł i cena pozostaje bez zmian. Tuńczyk w puszce to cena prawie 5 zł, 4,99 zł, a 5 lat temu 3,69 zł, więc mamy tutaj w sumie chyba największą różnicę jak na produkcie. Pomidory w puszce to 1,99 zł, 5 lat temu różnica tylko 4 groszy. Sos słodko-kwaśny. Szczerze mówiąc, kiedyś bardzo lubiłam takie sosy ze słoików.
teraz raczej nie bardzo. W ogóle nie znalazłam słodko-kwaśnego, więc kupiłam meksykański. 3,99, ale każdy z sosów kosztował tyle samo, teraz w Biedronce, a 5 lat temu 3,49. Uwielbiam do tostów, do różnych frytek i tak dalej sosy z Biedronki. Kiedyś był to hamburgerowy, teraz od jakiegoś czasu w ogóle nie mogę go znaleźć, więc kupiłam ten Tysiąca Wysp i cena jest niezmienna, 4 zł, bez grosza. Oliwki zielone w słoiku, było ich dużo, ale wydaje mi się, że kupiłam takie w miarę zbliżone. 3,19 to cena teraz, wcześniej kosztowały 2,95. Teraz czas na pieczarki. Jak ja lubiłam jeść kiedyś takie rzeczy, ale powiem szczerze, że coraz mniej kupuję tych słoikowych przetworów z Biedronki. 5,50. Wcześniej kosztowało to 50 groszy taniej. Pasztet, słuchajcie, to jest niezmienna rzecz, którą co jakiś czas kupuję. Pasztet podlaski, cena 2 zł. Teraz, jak i wcześniej, to samo i pasuje mi do bluzy. Lecimy dalej. Cena ryżu przedstawia się następująco. Ryż basmati, zapłaciłam za niego 3,29, a 2,50 kosztowało 5 lat temu, więc moim zdaniem całkiem sporo podrosła tego cena. Moje jedne z ulubionych orzeszków to pistacje. Zapłaciłam za nie 13,49. Trochę potaniały, bo wcześniej kosztowały 15 zł. Ale w ogóle zawsze mi się wydawały pistacje jako drogie orzechy, ale ostatnio polubiłam jeszcze droższe orzeszki, czyli orzeszki pini, które po prostu są super. Chusteczki nawilżane do kuchni. Cena się nie zmieniła, 5,79. Zmieniło się jedynie opakowanie, co uważam, że jest fajniejsze, takie plastikowo otwierane, więc dłużej trzymają wilgoć. A teraz czas na zwykłe chusteczki, takie wiecie, wyciągane. Ich cena jest taka sama, ponieważ 2,99. Cukier. Cena teraz to 2,49, wcześniej 2,29. Podrożał mało, ale pamiętam, że były kiedyś takie czasy, że cukier był naprawdę bardzo drogi i wydaje mi się, że nawet 5 zł, ale nie jestem tego dokładnie pewna. Owoców tutaj jakoś za bardzo w tych zakupach nie miałam, bo chyba jeszcze wcześniej kupiłam, ale powiem Wam, jaka była cena pomarańczy kiedyś. To jest najśmieszniejsze, bo kupiłam dokładnie 6 pomarańczy, 7,48 5 lat temu, 7,49 teraz. Jestem trochę w szoku, ale w sumie te owoce zagraniczne, że tak powiem, ceny chyba są podobne. Myślę, że jednak te polskie nasze owoce niestety drożeją, ale może znajdziemy jeszcze takie moje zakupy z cenami wcześniejsze, to wtedy to na pewno porównamy. Ciastka, kruszynki, teraz i kiedyś chyba są bardzo popularne. 3,99, ta sama cena. Jak widzieliście, pieczywo nam podrożało, ale bagietka czosnkowa nie. Niezmiennie kosztuje 2,39. Serek wiejski, małe opakowanie, cena to 1,69 zł, wcześniej kosztował 1,44 zł. Przejdźmy może do czegoś takiego jak jogurt, taka kaszka z wiśniami. 1,59 zł, czyli podrożała tylko o 4 grosze. Gotowe pierogi z Biedronki 4,99 zł, wcześniej kosztowały prawie że 50 groszy taniej. Cebulka dymka ze szczypiorkiem 1,99 zł, to była cena kiedyś, a teraz 2,49 zł. Masło. To jest rzecz, która ostatnio bardzo nam drożała. 4,49 to cena teraz i tak chyba nie jest dużo. Wydaje mi się, że około 6-7 zł kosztowały masła dosyć niedawno. A kiedyś była to cena 3,29. I zobaczmy teraz rzecz, o którą bardzo mnie ciekawi, w sumie chyba najbardziej od początku filmu. Jest to mięso mielone. Pół kilo, takie samo opakowanie, 9,49 to jest cena teraz, a kiedyś to było 6,99, czyli mięso nam najbardziej podrożało. Wiecie co, powiem tak szczerze, że to nie chodzi nawet o cenę, że to tak dużo wzrosło, ale zastanawiam się, żeby coraz jeść mniej tego mięsa, to też takie najzdrowsze nie jest. I ostatnio sobie myślę, że pozwolę na takie przyjemności, czyli pizza Giuseppe, 2 sztuki w opakowaniu, 14,99. Czyli 15 bez grosza, a wcześniej było to 13 bez grosika. I słuchajcie, to są wszystkie rzeczy, które kupiłam. Zaokrąglając, 167 zł wydałam na te wszystkie zakupy, a 5 lat temu około 152 zł, więc czy różnica jakaś duża? Nie sądzę, ale te produkty biedronkowe wzrastały nieznacznie albo pozostawały w tych samych cenach, ale jak widzicie, rzeczy typu masło, mięso czy chleb, takie podstawowe, zdrożały nam najbardziej. Jestem ciekawa Waszego zdania na temat podwyżek cen jedzenia. W przeciągu wielu lat możecie porównać mi wcześniejsze, jeżeli pamiętacie, ale fajnie, że miałam taki film,
5 lat temu nagrany i nagrałam te porównanie dzięki jednej z Was, bo mi napisałaś, żebym właśnie coś takiego nagrała, żeby to mogło być ciekawe, więc koniecznie mi napiszcie w komentarzu, czy podobał Wam się ten film. Jeżeli chcecie więcej food hauli, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja sobie myślę, że teraz chyba bym kupiła inne produkty niż wtedy, ale część na pewno byłoby podobnych. No i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, na dole czerwony przycisk subskrybuj, wtedy nie ominiecie żadnego nowego mojego filmu i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Buźka, pa pa!